Więc proszę Państwa, dziękuję za bardzo miłe słowa Henryka. Rozumiem, że to po wczorajszym takim naszym spotkaniu jesteś dla mnie taki dobry. Więc proszę Państwa, tą część, tą sesję prowadzimy nowoczesny gabinet stomatologiczny, tylko gwoli formalności przypomnę, że prowadzi ją dr Tomasz Grotowski, jeszcze nie doszedł, i ja. I potem będzie wykład pana Konrada Doleckiego, cyfrowa placówka medyczna w praktyce, potem Michał Mach, Adensis Polska, prawidłowa pielęgnacja końcówek stomatologicznych, konserwacja, narzędzia porady. I potem będzie przerwa, i potem będzie dalszy ciąg tej samej sesji, którą zacznie tym razem pan dr Tomasz Grotowski. Jestem wrocławianinem, zawsze to nazwisko Grotowski to takie drżenie we mnie wywołuje, bo był Teatr 13 Rzędów we Wrocławiu. Państwo pamiętacie, ja miałem przyjemność chodzić na te spektakle, tam to były dla nas strasznie tajemnicze rzeczy, to była głęboka komuna i nagle taki świat wolności, myśmy mogli krzyczeć, robić różne rzeczy i to były piękne czasy. Ale nie wiem, czy to jest rodzina, nie znam tak pana Grotowskiego bliżej. Potem jest pan magister Mariusz Stefański, optident, poprawne wykonywanie zdjęć wewnętrznych. Chciałem podziękować za zaproszenie mnie na ten wykład, bo ja nie jestem stomatologiem, od razu się przyznam. Także liczę na to, że państwo mnie życzliwie przyjmą. Ja jestem internistą, także nie jestem stomatologiem. Takie podstawowe moje wykształcenie jest internistyczne. Problemy internistyczne osób starszych leczonych stomatologicznie. No tutaj trzy elementy państwo widzicie w tym tytule już. Osoby starsze, interna, stomatologia i wskazówki. Więc to jest problem, który się zdarza coraz częściej, dlatego że mamy coraz więcej osób starszych. Dlaczego starzeje się populacja? Tu państwo macie teraz dla takiego głębszego rozwoju intelektualnego. To jest schemat globalizacji. Proszę zobaczyć, że jednym z elementów globalizacji jest aging, starzenie się populacji. Ze względu na wzmożoną ruchliwość i zaniku takiej instytucji jak rodzina. Prawda? W tej chwili dzieci są bardzo drogie w wychowaniu. To nie jest to, że dzieci są tanią siłą roboczą, jak kiedyś miało się 12 dzieci. Te dzieci pomagały w rodzinie. W tej chwili jest jedno i jeszcze wymaga bardzo dużo pieniędzy. To jest ten system. Globalizacja, mieć więcej. Tutaj macie państwo drugi problem globalizacji, to są projekty. Nie ma już pacjenta, tylko jest projekt. Projekt się wykonuje. Czy te pieniądze dochodzą do pacjenta gdzieś w Afryce? Nie wiemy, ale projekt jest wykonany. Zresztą to wszędzie. Projekt. Procedura jest ważniejsza jak pacjent. To jest bardzo niebezpieczne pod względem etyczno-moralnym. I trzecia sprawa to jest kwestia środowiska. Wiemy, 15 milionów drzew się w tej chwili wycina rocznie, 5 milionów się tylko sadzi, ale wycinanie drzew to jest 12 tysięcy lat. Mam jeszcze trylion drzew. Zobaczymy, co będzie w Amazonii. Zawsze jest to samo. Agraryzacja, najpierw z las, agraryzacja, urbanizacja. I potem wojna. I znowu to samo. To już było historycznie. Kain zabija Abla. Kain był rolnikiem. Abel był człowiekiem lasu. Prawda? Także ta historia trwa cały czas. Teraz w Amazonii mamy to samo. Czyli, ale co jest ważne tutaj? Cukier. Cukier jest najlepszym konserwantem. Spożycie cukru potężnie wzrosło, kilkadziesiąt razy. W ciągu 300 lat spożycie cukru wzrosło, właściwie można powiedzieć, 80-krotnie na głowę. A cukier to są też i zęby państwa dziedzina. Prawda? Ogromnie cukrzymy. Ale cukier to jest najlepszy konserwant. Cukrowe ciasteczka można przesyłać 8 tysięcy kilometrów tam i z powrotem się nie psują. A zęby się psują, a ciasteczka się nie psują. Prawda? Czyli to mamy taką historię. I to wszystko, proszę państwa, impact. To wszystko uderza na zdrowie. Starzenie się populacji, systemy ekonomiczne, gdzie projekt jest ważniejszy od człowieka, procedura ważniejsza od człowieka i jeszcze do tego sprawy ekologiczne. Oczywiście ta nowa globalizacja to jest kolejna. Tutaj mieliśmy krzyżacką globalizację, jak państwo pamiętacie. Jedno państwo, jedna wiara, jeden język, łacina, katolicyzm i tak dalej. Dwa miecze. Myśmy się przeciwstawili, dlatego że uważaliśmy, Akademia Krakowska, że nie wolno narzucać światopoglądu siłą ani osobie, ani narodowi. To był polski wkład w personalizm europejski. Fides ex necessitate esse non debet. Doradca Jagiełły Paweł Łotkowicz tak mówił. Wszędzie, w sądach z krzyżakami. Nie wolno narzucać światopoglądu żadnemu człowiekowi siłą, ani żadnemu narodowi. To wynika z Ewangelii. Tak mówił Paweł Łotkowicz i w ten sposób zniszczyliśmy globalizm krzyżacki. Chociaż on w międzyczasie zniszczył całe Prusy, Pomezanie, prawda? Tam, gdzie ja teraz mieszkam, tereny Pomezan. Proszę państwa, no cóż, czyli mamy tą starość
definicja starszej osoby. To jest arbitralnie przyjęte. Proszę się tak nie przywiązywać do tych lat, bo jak Państwo już osiągniecie mój wiek, to już tak ostro. Ja mam 69 lat, więc już tak delikatnie, prawda, patrzę na to z przymrużeniem oka. Więc mówi się o młodej starości, średniej starości, starej starości, no i długowieczności. Długowieczność to jest coś takiego, że mamy 98 lat i cały czas mówimy tak jak ja, prawda? Cały czas jesteśmy w kontakcie intelektualnym. Czyli to też jest choroba, której podstawową cechą jest życie. Więc proszę Państwa, ze względu na tą sytuację musiała się zmienić definicja zdrowia. My już nie mamy definicji zdrowia arystotelesowskiej. Ona dalej funkcjonuje. Zdrowie to brak choroby. Czyli jeżeli ja mam 60, prawie 9 lat, mam 10 chorób, to na każdą chorobę biorę dwa razy dziennie jedną tabletkę. Pani widziała przy śniadaniu, ile ja łyknąłem. 20 tabletek. Więc 20 tabletek razy 30 to 600 łykam na miesiąc. Oczywiście, jeżeli pomnożę te 600 przez 12 miesięcy, to ja łykam w tej chwili około 6, prawie 7 tysięcy tabletek rocznie. Czyli szósta przyczyna zgonu w tej chwili to jest uboczne działanie leków w mojej grupie wiekowej. I to jest problem. Oczywiście jest jeszcze inna definicja, bardzo piękna. Tutaj mamy obraz Rafaela Santi. Pamiętacie Państwo ten obraz Rafaela Santi, Akademia, gdzie Platon pokazuje, oj przepraszam, bo to już jest dla Państwa, gdzie Platon pokazuje na niebo. Najpierw jest świat idei, my jesteśmy tylko odbiciem i dobro jest autentycznie istniejącym faktem. Czyli jest, nie jest w nas, tylko jest czymś, źródło dobra jest poza i ono emanuje do nas. W związku z tym zdrowie, Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła. To już nie jest brak choroby, ale to jest dobro, stan psychiczny, fizyczny i duchowy. To jest nowa definicja. Zdrowie, on bardziej pasuje starszym osobom. Dlaczego? Bo tutaj zdrowie ma charakter dynamiczny, jest w nas. Proces zdrowienia jest w nas, wystarczy go tylko odblokować. Nawet ostatnia Nagroda Nobla w sprawie onkologii to jest odblokowywanie naturalnych mechanizmów antyrakowych. Czyli Platon wraca. Platon wraca. Arystoteles, jego ojciec był lekarzem, więc on patrzył na zdrowie w sposób statyczny. Zdrowie jest w głowie lekarza. To lekarz sobie układa, znajduje przyczynę, wyłącza przyczynę, pacjent jest zdrowy. Ale to działa, jak ktoś ma 40 lat. Jak już jest w moim wieku i ma tych, jak ktoś mówi, kilka chorób, to już zaczyna być dosyć skomplikowane. Więc wracamy do starej definicji. Proszę Państwa, jak to wygląda teraz ukłon w kierunku Państwa specjalizacji, stomatologii? Czy jest w ogóle taka integralna stomatologia, która by integrowała te dwie definicje Arystotelesa i Platona? Państwo znacie takie hasło, to jest takie troszeczkę nieeleganckie. Drill and fill. Boruj i wypełniaj. Tu jeszcze brakuje jednego słowa, nie napisałem go, ale powiem and cash i kasu, prawda? Drill and fill and cash. To jest taka stomatologia przedintegralna. Boruj, wypełniaj, kasuj pieniądze. Natomiast w tej chwili wchodzimy w stomatologię integralną, która uwzględnia naturalnie kontakt układu całego, którym Państwo się zajmują, ze wszystkimi narządami. Na przykład rak trzustki okazało się związany z infekcjami paradontozy głębokiej, poniżej 3 mm do 6 paradontoza występuje, dlatego ten rak trzustki, te bakterie gramujemne, które tam są. Także mycie zębów nic nie da, jak ktoś ma te kieszonki większe jak 3 metry. Już się wprowadza specjalne ozonatory, czyli jakieś ozonacje, coś takiego, żeby te bakterie w jakiś sposób zneutralizować. Druga sprawa, te bakterie dają przewlekłe stany zapalne śródbłonka naczyń, głównie naczyń wieńcowych, a więc częściej wieńcowa choroba. Osób, które mają idealny cholesterol, nagle dostają choroby wieńcowe. I dlaczego? Bo się okazuje, że właśnie te bakterie w jakiś sposób powodują przewlekły stan zapalny. Również nie tylko trzustki. 30% przewlekłych stanów zapalnych w ogóle przechodzi w nowotwór złośliwy. Stąd mamy teraz tak dużo nowotworów, bo głównie dominują stany przewlekłe, zapalne, nieostre. Z ostrymi sobie ludzkość poradziła, a z przewlekłymi mamy coraz większe kłopoty ze względu na chemizację jedzenia, chemizację środowiska. Prawda? Proszę Państwa, jakie choroby są najczęstsze u starszych osób? No to tutaj Państwo na pewno wiecie, że ta choroba naczyń. Na 3000 osób, które umiera na godzinę na świecie, mniej więcej to te choroby właśnie związane z chorobą naczyń, serca i mózgu. Ja się na tym skoncentruję, bo ci pacjenci najczęściej przychodzą do Państwa gabinetów, prawda, którzy mają zagrożenie udarem, zagrożeniem, bo to się zwiększa już po 40 roku życia. No i oczywiście cukrzyca jest też takim problemem, który zaczyna też. Oczywiście jest szereg innych problemów osób starszych, osteoporoza, choroba Alzheimera, Parkinsonis. Ja sobie nie wyobrażam, ja nie jestem stomatologiem, ale no, wyobrażam sobie Państwa pracę z pacjentem z Parkinsonem, prawda? To jest po prostu coś, co jest chyba
heroizmem do sześcianu. I do tego jeszcze musi być idealna komunikacja z osobą, która się opiekuje, prawda? Do tego jeszcze na końcu wrócimy. Osoba, która się opiekuje, ma inny język, pacjent ma inny język, internista, który do Państwa dzwoni, ma inny język, Państwo do mnie dzwonicie, macie inny język. Nie ma porozumienia i w tej chwili się robi duże kursy integrujące język. Od tego trzeba zacząć, żeby to leczenie tych pacjentów starszych miało charakter wielodyscyplinarny. To u nas jest początek. Ja w tej chwili jestem na dole samym w służbie zdrowia, jestem wiejskim lekarzem. Wiem, jak to wygląda, jak moja koleżanka stomatolog do mnie, ile razy się pyta, czy dać aspirynę, czy nie. To wszystko mam w głowie, tu z tyłu. W każdym razie na pewno ta interdyscyplinarność jest bardzo potrzebna. Proszę Państwa, problem główny to jest, czy przerwać na przykład, czy kontynuować terapię przeciwzakrzepową. Są pewne standardy. No. Moja koleżanka w jednym miejscu mówi, słuchaj, ja 3 dni przedtem zawsze przerywam. A ty? A ja 7 dni. A ja 1 dzień, prawda, i tak dalej. Skąd one to wiedzą? No z różnych publikacji. A skąd się biorą publikacje? To już jest nieważne. A pogrzebmy, skąd się te publikacje biorą. Pogrzebmy dalej. Zobaczmy, jak powstaje w ogóle coś takiego, co jest procedurą, co często się nie ma nijak do rzeczywistości, ale broni nas przed sądem. Proszę zwrócić uwagę. Procedura bardziej broni lekarza przed sądem, niż poprawia pacjentowi jego komfort i zdrowie. Procedura jest szczególnie tam, gdzie są braki lekarzy, braki pielęgniarek. Jest ogromny nacisk na procedury. Ja miałem przyjemność pracować jako lekarz więzienny, więc tam już tylko są procedury. Dlatego, że tam się nie odpowiada przed ministrem zdrowia, ale przed ministrem sprawiedliwości. Ale skąd się te procedury biorą? Jakbyśmy tak poszukali, okazuje się, że wchodzimy w świat, gdzie dyskusja o transcendaliach siędrowieczna, czy prawda to jest coś obiektywnego, czy nie, to jest, powiedzmy sobie, niczym, prawda, w porównaniu z tym, jak te procedury dochodzą. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o internistyczne spojrzenie, to dla nas najważniejsza sprawa, jeżeli chodzi o terapię przeciwzakrzepową, to jest tak zwana triada Virchowa, Rudolfa Virchowa. Wspaniały lekarz, niemiecki twórca partii, Fortschrittspartei. Bismarck go nienawidził, bo on był ateistą, a Bismarck był wierzącym protestantem. Założył taką partię, miał piękne mieszkanie w Berlinie i tam same czaszki układał. Śmierć nie była ważna. On uważał, że żeby nie doszło do zakrzepu, musi być idealna gładź naczynia, musi być dobry przepływ i muszą być idealne warunki krzepnięcia, to znaczy nie może być nadkrzepliwości. Te trzy elementy, to była tak zwana triada Virchowa, opisana w jego takim słynnym eseju Gesammelte Abhandlungen zur Wissenschaftlichen Medizin Frankfurt am Main. W 1856 roku on opisał 3 podstawowe czynniki ryzyka zatorowości i my cały czas opieramy się na tym jako interniści, lecząc. Oczywiście nie wygładzimy naczyń, możemy pacjentowi zalecić więcej płynów, chociaż mówi się, że szklanka marfi plus owoc awokado wygładza naczynia. Tak, pani doktor. I to jest bardzo proste zapisać, szklanka marfi i owoc awokado, czyli witamika A plus E, wygładzanie naczyń. Woda i do tego jeszcze możemy zmniejszyć krzepliwość krwi. Możemy sztucznie wywołać zaburzenia krzepnięcia krwi przez różnego rodzaju substancje, prawda? Czyli możemy zmniejszyć przyleganie płytek przez aspirynę, klopidogrel, możemy dać antagonistów witaminy K, które hamują czynniki krzepnięcia 2, 7, 9 i 10. Możemy dać też preparaty, które bezpośrednio hamują trombinę, która powoduje, że fibrynogen przechodzi w fibrynkę. Prawda? I to jest ta najnowsza grupa Pradaxa i tak dalej, które Państwo macie też Xarelto w swoich gabinetach. To są 3 elementy, kiedy my możemy wywoływać sztuczne krzepnięcie. Oczywiście, jak to wszystko zbadać teraz, jak dojść do tego, co pacjentowi powiedzieć, ile dni przedtem ma przerwać, ile nie. No my się posługujemy tutaj takim wynalazkiem pana Cochrane'a, który się nazywa, jak Państwo wiecie, evidence-based medicine, to jest pan Cochrane. Oczywiście evidence-based medicine to jest bardzo dychotomiczne podejście. Nie ma tam żadnego subiektywizmu. Musi być wszystko obiektywnie. Pacjent nie wie, co bierze, lekarz nie wie, co daje. Tak zwana double-blind study, podwójna próba. I to był hit przez wiele lat, chociaż już w tej chwili to już nie jest takim hitem, bo się pojawiła
taka bardziej pragmatyczne podejście, pragmatic clinical trial, kiedy my całe spektrum traktujemy, również wpływ osobowości lekarza na pacjenta. Okazuje się, że to wywołuje autentyczne zmiany w centralnym układzie nerwowym, dopamina, serotonina, zmniejsza się lęk pacjenta, jeżeli z nim mamy cały czas kontakt ustny i tak dalej. Czyli te wszystkie rzeczy, które evidence-based medicine wykluczało, teraz trzeba je z powrotem wrzucić do kotła, bo się okazuje, że to też wpływa na los pacjenta i na przebieg choroby. To się nazywa w tej chwili pragmatical clinical trial. Tu jest taki skrócik. Ale dalej sprawy aspirynki opierają się na evidence-based medicine, która zawsze... Dlaczego w ogóle Cochrane się tym zajął? Bo on uważał, że dobro pacjenta nie jest bardzo subiektywne. Tym się nie kierujemy. Kierujemy się tylko prawda. Prawda, nieprawda. Dlaczego? Bo miał porfirię. Cochrane miał porfirię. Jak babcia mu mówiła, słuchaj, zjedz to. Ja cię kocham. To na pewno będzie dobre dla ciebie. On za chwilę miał atak porfirii, potężne bóle brzucha. Nie, babciu, dziękuję. Ja to sprawdzę. I tak u tego dziecka, tak przypuszczam, narodził się pomysł evidence-based medicine. Prawda, fałsz, a nie dobro, zło. Nie, nie, nie. Babcia mówi, że dobre, to dla niej jest dobre. Ja muszę to sprawdzić. I takie było jego dzieciństwo i los. I wprowadził jedno z najbardziej, można powiedzieć, największe osiągnięcie kulturowe, metodologiczne, które stosujemy do tej pory, badając różne rzeczy. Chociaż ono było zawsze krytykowane, między innymi przez takiego wybitnego filozofa francuskiego, który napisał Szaleństwo i cywilizacja i napisał, że lekarze są to, co my teraz robimy, edukacja lekarzy, jesteśmy przymusowo resocjalizowani, tak jak w więzieniu, żeby uwierzyć w evidence-based medicine, że nie ma innej drogi szukania prawdy, tylko evidence-based medicine, to jest jego zdanie. Elementami społecznej kultury są sukces ekonomiczny, to jest nowoczesny globalizm, prawda, mieć więcej i wolny rynek, prawda? Kiedyś było mieć porówno i walka klas, a teraz się wszystko powtarza. I proszę Państwa, którą Foucault traktował jako formę medycznej resocjalizacji. Czyli lekarze, stomatolodzy, wszyscy, prawda, lekarze, stomatolodzy, lekarze, interniści byli przymusowo edukowani, że evidence medicine jest świętością. Teraz już wiemy, że to musimy rozszerzyć w ogóle nasze zdolności poznawcze, dlatego że się pojawia ten element, że to jest dobrostan duchowy na przykład. Zdrowie to jest dobrostan duchowy. I co my z tym zrobimy? Mamy jakiś punkt, gdzie niewidzialny, tylko widzialny w naszej rzeczywistości. Jak go wykorzystać dla zdrowia? Potem się okazuje, że te wszystkie religie i tak dalej bazują też na różnego rodzaju zjawiskach, które faktycznie się przekładają na lepsze stany zdrowotne. Prawda? Kobiety w Polsce żyją 10 lat dłużej, 8 lat dłużej jak mężczyźni. Prawda? I patrz, tryb życia kobiet i mężczyzn, czy lepiej się kontrolują? Nie. Ale może lepiej pracują z oddechem. 10 sekund oddech, wdech, wydech. To jest fizjologiczny, naturalny oddech. On występuje tylko, na przykład, gdzie naturalnie ten oddech występuje, ta jednostka życia, wdech, wydech? W mantrze Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mamy wdech i wydech, ale również zdrowaś Mario. Mamy 10-sekundowy wycinek do owoc Jezus i potem tego. Cały czas 10 sekund. Co nam daje takie oddychanie? Zwalnia akcję serca. Pobudza układ błędny. Zwiększa ilość serotoniny. Działa antydepresyjnie. Zwiększa antydepresyjnie. I te babcie wychodzą z kościoła zadowolone. A gdzie są panowie? Nie ma. Gdzieś są tam. Prawda? Nie wiadomo, czy również ten element, mówię o duchowej stronie tego zdrowia. Śmieje się ze mnie Michael Foucault. Prawda? Proszę Państwa, no cóż, czyli musimy sobie takie badanie zrobić. Jakie teraz, z czego Państwo czerpiecie wiedzę do swoich gabinetów na temat tego, jak tą aspirynkę? Proszę Państwa, z takiego zjawiska bardzo trudnego, to się nazywa metaanalizą. Co to jest ta metaanaliza? O, na przykład, panowie chcieli zrobić z tego czasopisma w 2017 roku, ustalić zasady leczenia aspirynką i tak dalej. Okazuje się, że z Google ściągnęli 765 artykułów, potem stopniowo te artykuły redukowali, bo uważali, że nie są wiarygodne, aż doszli do 23. I z tych 23 wszystkie są oparte na prawdopodobieństwie, czyli nie na prawdzie, tylko na czymś podobnym do prawdy. Prawdopodobieństwo. Prawda? I oni z tego wszystkiego wybrali 23 artykuły i na tej podstawie stworzono procedurę, która no to jest teraz bardzo popularna również, prawda? Chodzi mi o dentystyczną procedurę odnośnie stosowania leków przeciwzakrzepowych.
W ogóle, jeżeli Państwo się zastanawiają, jaką decyzję podjąć, to proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili metaanaliza jest uważana jako największa naukowo wiarygodność. Czyli te 23 artykuły, jak my zaraz streścimy i z nich coś wyciągniemy, to będzie największa wiarygodność naukowa. Kiedyś jeszcze, jak ja byłem młodszy, to uważano, że badanie randomizowane wieloośrodkowe jest najważniejsze. Natomiast najmniej ważny jest niesystematyczny opis przypadków, czyli tak mówiąc, między nami kolega zza ściany. Słuchaj, ja to tak robiłem i 7 przypadków, to słuchaj, to pracuje. To jest albo ekspert. Prawda? Ekspert. Ekspert jest ja jestem ekspertem. Proszę Państwa, proszę zanotować, aspiryna zawsze godzinę przed wyrwaniem zęba. O, już. I Państwo notują. I to ma jeszcze mniejszą wiarygodność, proszę Państwa, niż niesystematyczny opis przypadków. Takie zdanie. Mówię o obecnym stanie wiedzy. Teraz najważniejsza jest meta-analiza. Co to jest meta? Meta znaczy przekracza, metafizyka Arystotelesa, prawda? Coś, co leżało poza. Właściwie to on nie stworzył tej nazwy, tylko jego uczeń. Bo jakieś książki znalazł, które leżały poza metą. Czyli coś, co jest poza analizą. Czyli coś, co jest poza analizą, my stosujemy jako coś w naszych gabinetach. Krytyczne spojrzenie. Do czego ja zmierzam? Jak to rozwiązać? Jak pani myśli? Jak to rozwiązać? Ja już się zgubiłem. Wszyscy przyszli zanotować. Tyle aspiryny. Wychodzimy, słuchaj, fajny wykład. Już wiemy, dajemy 3 aspiryny, prawda? Proszę zobaczyć, jaką odpowiedzialność bierze na siebie wykładowca, który tak mówi. To. Ale potem, jak jest rozprawa sądowa, czym się kierujemy? Procedurą. Pacjent gdzieś jest tam. Prawda? Proszę Państwa, będziemy się w takim razie zastanawiać jeszcze bliżej. To już właściwie powiedziałem, na czym polega ta metaanaliza. Jest to wtórna analiza statystyczna. Czy w ogóle istnieje taka prawda jak wtórna analiza? Czy to nie są te transcendentalia słynne ze średniowiecza? Czy istnieje w ogóle coś takiego jak prawda? Bo uważano, że prawdy nie ma, że prawdę myśmy wymyślili, prawda? I tak dalej, prawda. Każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje dobro. Taka była w średniowieczu dyskusja. A z kolei Platon i cała grupa od niego potem mówiła, nie, prawda jest czymś, co jest obiektywne. No nie mówię o chrześcijaństwie, bo tutaj jest twardo powiedziane. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Rabin w rozmowie z Janem Pawłem II mówi, co jest najważniejsze w waszej religii? Jan Paweł II mówi, prawda. Nie, miłość nie. Prawda. Prawda. Więc proszę Państwa, może być prawda zewnętrzna, czy to źródło prawdy jest na zewnątrz, czy jest w nas. My sobie to zmyślamy wszystko, prawda? Tak, proszę zobaczyć, ta wtórna analiza. I my na tej wtórnej analizie opierujemy naszą decyzję do konkretnej, niepowtarzalnej osoby. Na tej wtórnej analizie tych 23 prac. Jaki ciężki zawód. Jaka odpowiedzialność. Przed drugim człowiekiem. Proszę Państwa, co na to można powiedzieć? Ja zacytuję coś Państwu, które uważam za bardzo dobry przekaz w tym momencie wykładu. Bardzo dobry przekaz. Po angielsku, żeby nie było, że to jest spolszczane. To jest bardzo dobry przekaz z czasopisma referencyjnego. In spite of the existing recommendations, it is always advisable to consult with the internist or cardiologist of every patient before an intervention. Chodzi o indywidualizację, czy ona jest możliwa w naszych warunkach Polski. Chodzi o to, że każdy pacjent powinien być tak naprawdę bardzo indywidualnie traktowany. Nie traktowany z poziomu metaanalizy, tylko ta metaanaliza ma nam pomagać, ale nie ma być decydująca. Decydujące jest dotknięcie chorego, dobry wywiad i rozmowa z internistą, z kardiologiem. Bo najpierw musimy się nauczyć rozmawiać. To nie jest takie proste. Jeżeli ja wiem coś i wierzę, i pan doktor wie i wierzy też coś innego, to jest jego światopogląd. Proszę zwrócić uwagę, że światopogląd jest intersubiektywnie niekomunikowalny. Jeżeli ja coś wiem i wierzę, i jeszcze za to mam pieniądze, a on też wie i wierzy, za to ma pieniądze, to mamy dwie ideologie. Ideologie są niekomunikowalne, nas dzielą. Co zrobić, żeby nas połączyć? No jest taka koncepcja racjonalnej komunikowalności albo komunikacji racjonalnej, którą stworzył Habermas. To był Niemiec, który po Norymberdze w środowiska naukowe zaczął implantować inną metodę. Uważał, że jest jeszcze takie zjawisko, jeżeli się grupa spotyka, jak komunikowalność
racjonalna, że my możemy prawdę traktować jako coś, co jest między nami i razem jej poszukiwać, a nie upierać się tylko przy swoim światopoglądzie. To jest inna kultura rozmowy, inny rodzaj, powiedzmy sobie, przygotowania do szukania dobra konkretnego pacjenta. Komunikacja racjonalna, że coś takiego istnieje. Proszę Państwa, no cóż, wychodzę z tej konkluzji i wracam do pacjenta. Co musimy ocenić? No naturalnie musimy ocenić ryzyko zatorowości, ryzyko krwawienia, inwazyjność stomatologiczną, interwencji. To są podstawy, które każdy wie, co ma zrobić. Czy możemy się kierować w tym? Najważniejsze jest indywidualne podejście, konsultacja, internista, kardiolog, jeżeli są poważne sprawy. My możemy oczywiście wykorzystywać różnego rodzaju akronimy, które mamy, do tego, żeby określić matematycznie, na zasadzie metaanalizy, co powiedziałem, metaanaliza to jest rzecz, nazwijmy to prawdopodobna, czyli to nie jest prawda, bo pacjent przed nami jest prawdą, a my chcemy go przy pomocy narzędzia, który nie jest prawdą, leczyć. Więc cały czas musimy mieć w tyle tą konkluzję. Pacjent, indywidualne traktowanie pacjenta i konsultacja z internistem, z kardiologiem. Możemy ocenić ryzyko krwawienia. Tak samo. Jeżeli pacjent ma bilirubinę 2 mg, czy kreatyninę dwukrotnie podwyższoną, to wiadomo, że jego ryzyko krwawienia jest bardzo duże, prawda? I dostaje odpowiednią ilość punktów. Ale czy my te punkty przeliczymy na konkretnego pacjenta? Bardzo trudno. Cały czas wracam do tego bardzo indywidualnego podejścia. To ma nam pomagać, ale nie stanowić dla nas takiego czegoś, co zastąpi nasze myślenie i naszą intuicję i nasze doświadczenie. I bardzo indywidualne podejście. Proszę Państwa, oczywiście tu już nie, bo to jest Państwa obszar. Państwo określacie inwazyjność tych wszystkich procedur. Są procedury bardzo inwazyjne i procedury mniej inwazyjne. To są procedury, gdzie ryzyko krwawienia jest nieco mniejsze. To jest, na dole jest czasopismo, z którego to wziąłem. Natomiast są też procedury, które są znacznie bardziej trudne, prawda? Szczególnie procedury trwające dłużej jak 45 minut. Tam to ryzyko krwawienia jest większe. Proszę Państwa, rekomendacje. Ja tu się posłużyłem takim czasopismem dla lekarzy, można powiedzieć, pierwszego kontaktu, practitioner. Proszę zwrócić uwagę, że jest bardzo w tej chwili duży sceptycyzm, jeżeli chodzi o odstawianie leków, aspiryny i tak dalej, u pacjentów zagrożonych zatorami. Jak Państwo sobie przestudiowali te skory, to zatorowość jest o wiele bardziej dużym ryzykiem dla starszych osób jak krwawienie. Zatorowość jest bardzo dużym ryzykiem i ktoś, kto ma stent, a my go nie spytamy i my sobie tak odstawimy tą aspirynkę, tak jest taki, ja go nie cytuję tutaj, Alozo, który mówi zawsze 7 dni, wszystko odstawiamy. Proszę zobaczyć, że tutaj jest bardzo liberalny. Praktycznie nie odstawia się aspiryny i klobidogrelu. Przy niskim, nawet przy wysokim zostawia się. Przy wysokich ryzykach, prawda? To jest bardzo liberalne. Jeżeli chodzi o antywitaminę K, to naturalnie kwestia tego słynnego INR-u, czyli czynnika ryzyka. I jeżeli 24 jest przed zabiegiem większy jak 3, to się go doprowadza do normy, ale nie do normy 1-2, tylko między 2,5 i 3,5. Czyli jest bardzo liberalne podejście, jeżeli chodzi o te wszystkie środki. No, z tymi nowymi lekami jest problem, Xarelto i tak dalej, ale z reguły najlepiej robić zabieg stomatologiczny na minimalnym stężeniu leku. Jak się go bierze 2 razy dziennie, to przed tą drugą dawką, prawda? Czy on rano pacjent ma wziąć, to nie weźmie. Cóż, tu na dole jest taka sprawa, że przy wysokim najlepiej jest opóźnić ten lek, zaraz powiem jaki to jest, lub odstawić Apix i Dapigram. Zaraz pokażemy, jakie to leki. Czyli opóźnić Xarelto, a odstawić Pradaxę tego dnia, prawda? To są preparaty, które nie działają poprzez antywitaminę K, tylko poprzez trombinę, prawda? Proszę Państwa, króciutko można sobie teraz wysnuć pewne wnioski. Ale wniosek najważniejszy to jest ta angielska konkluzja. Celowo dałem to po angielsku, bo tak jak w globalizmie kiedyś łacina była najważniejsza, to w naszym jest język angielski, prawda, globalny. Żeby Państwo wiedzieli, że indywidualne podejście, konsultacja z internistą, z kardiologiem jest podstawą, czyli musimy wypracować swój język i kulturę dyskusji, która w Polsce, wystarczy telewizor otworzyć, jest bardzo kiepska. Każdy ma swój światopogląd i każdy go pilnuje i staje się to ideologia, jak mu jeszcze za to zapłacą, prawda? A ideologia ludzi dzieli. To powiedziała Maria Skłodowska-Curie, jak jej zaproponowano, żeby była szefową partii feministy. Powiedziała, nie, wolę być naukowcem. Dlaczego? Bo nauka ludzi łączy, a polityka dzieli. Krótka ścieżka, prawda? Piękna. Proszę Państwa, wnioski.
Wnioski są takie ogólne bardzo, niezależnie od wykonywanej procedury, ogólny stan chorego jest ważniejszy niż wskazania dentystyczne, jest podstawa, czyli ciśnienie pacjenta przed zabiegiem, poziom cukru i tak dalej, te wszystkie historie. Niezależnie od stosowanej procedury, wskazane jest w razie konieczności i tu jest ważna dla Państwa uwaga, ja jestem internistą, że są ogromne możliwości stosowania miejscowych środków homeostatycznych, prawda? To są ogromne możliwości i tam się równoważy ten lęk przed krwawieniem właśnie tym maksymalnym stosowaniem środków tych miejscowych. No i oczywiście to są takie już bardziej filozoficzne podejścia, nie odstawiamy tak długo, jak jest kontrolowane ciśnienie, brak restrykcyjnych procedur odnośnie nowych środków. Ja mówię o tym klopidogrelu. Gdybyście Państwo zobaczyli znowu 800 prac z klopidogrelu, ściśniali je pod względem warunków, to się okazuje, że też nie ma jednoznacznych. Generalnie jednak jest zasada, że jest bardzo duży liberalizm. Zostawia się te leki, dlatego że ryzyko zatoru jest większe. Oczywiście to wszystko jest z publikacji zachodnich. Zobaczmy, jakie są nasze. No, u nas też grupa profesorów przygotowała taki, Państwo na pewno znacie, taki dokument. Nazwiska tych profesorów tutaj nie wymienię. Tam na końcu był taki zapis, że każdy z nich miał konflikt interesów, bo każda z tych osób gdzieś tam pracowała w jakiejś firmie. Ale uważam, że zrobili to uczciwie, jeżeli chodzi o sprawę. I to jest nasza polska koncepcja, która zasadniczo nawiązuje do poprzedniej. Tutaj może nie jest podkreślona tak bardzo sprawa tego indywidualnego traktowania pacjenta, tej konkluzji, którą ja tam podałem, że najważniejsze jest indywidualne podejście, ale jest tak zwane wspólne stanowisko. Ono jest starsze od tych danych, które ja Państwu pokazywałem, bo ja tam pokazywałem Państwu dane 17, 2017, tutaj to jest 2016, czyli oni się opierali na troszeczkę starszych jeszcze publikacjach. I tu nie tylko chodzi o zabiegi dentystyczne. To jest uczulenie na pacjentów, szczególnie ze stendami, bo ci pacjenci ze stendami muszą po kilka miesięcy brać aspirynę, od 1 do 3 miesięcy, w zależności od stendu, prawda? Czy to jest stent DES, czy to jest stent BMS. I odstawienie takim pacjentom nagle aspiryny nawet na 3 dni zwiększa tak kolosalnie ryzyko nowych zmian zakrzepowych, że 3 dni, 4 dni po usunięciu zęba może dojść do zawału serca. Nie wiem, co się stało, prawda? A to się stało, prawda? Że nie przestrzega się tych spraw. Proszę Państwa, mniej więcej, cóż jeszcze można powiedzieć, jeszcze jakiś taki podstawowy przekaz może dajmy z tego czasopisma dla lekarzy praktykujących. Mianowicie, że jednak chodzi o to, że jest duży liberalizm, jeżeli chodzi o te sprawy przeciwzakrzepowe u osób starszych, powtarzam, a więc zagrożonych. Okazuje się, że zagrożenie zatorowością jest znacznie bardziej niebezpieczne jak zagrożenie krwawieniem, prawda, w naszym wieku, czyli tak jak ja, 70 lat już prawie. I w związku z tym, z tymi sprawami możemy być bardziej liberalni. Nie ma tego, tak jak moja sąsiadka z gabinetu obok mówi, panie Wiktorze, ja zawsze 7 dni koniec, albo 3 dni przed koniec, prawda? I już twardo, bez zasięgnięcia, bez konsultacji, bez rozmowy i tak dalej. Nie mamy we krwi konsultacji, nie mamy na to czasu. Jest bardzo mało lekarzy, to się odczuwa. Nie ma czasu na przykawce. Omówmy sobie tego pacjenta, prawda? Na spokojnie, z pełną kulturą medyczną. Tego nie ma, a to jest gdzieś tam. I u nas to powinno też być, jeżeli chcemy tą kulturę medyczną podnosić. Zresztą to, że tego nie ma, to się odbija również na naszych wskaźnikach odnośnie przeżywalności osób starszych, prawda? To na końcu pokażę taką tabelkę sumując. Proszę Państwa, kończę tą sprawę, dlatego że to jest dosyć ważne. Przechodzę, jeszcze nie wrócił mój kolega, więc jeszcze pociągnę dalej. Proszę Państwa, cukru mówiłem. Teraz o cukrzycy dwa słowa. Wzrost cukru jest kolosalny. W 1700 roku było 1,8 kg, w tej chwili spożywamy w 2009 80 prawie 2 kg cukru na głowę na ziemianina, więc to jest ogromna ilość cukru, więc to, nawet jak ktoś nie miał tej cukrzycy odsłoniętej, to ona się odsłania i w związku z tym na głowę. W 1700 roku, nie wiem, tam jest, Państwo macie. Znaczy ja pani, tam na dole jest, skąd ja to wziąłem, w tej chwili nie potrafię już sobie tak dokładnie. To jest na rok czy na... To proszę spojrzeć. Ja myślę, że w tym roku na głowę, no tak jak napisałem, na głowę, w 1700 roku na głowę mieszkańca, w ten sposób. Ale to jest na rok czy na całe życie? Ja myślę, że na rok, no na całe życie. Kilogram cukru to nie przesadzajmy, nawet chyba w 1700 roku chyba więcej troszkę spożywali. Bo przecież buraki czerwone były na wsiach u nas w Polsce dawane, które zawierają dużo cukru przy każdym ślubie, więc ile ktoś brał udział w ślubach, prawda, to się może przerobiło. Więc proszę Państwa, no oczywiście ranking cukrzycy jest bardzo dramatyczny, wszędzie wzrost jest cukru, dlatego że się poprawia
poprawia się stan życia. Zresztą to samo się dzieje z ludźmi, którzy emigrują do bogatych krajów, ci uchodźcy tak zwani. Zobaczcie, dzieje z Hindusami, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Są już potężne prace, gdzie nagle oni, którzy nigdy nie mieli cukrzycy u siebie, bo głodowali, nagle jedzą i nagle następuje odsłonięcie bardzo dużej ilości cukrzyc, zaburzeń cholesterolowych u tych wszystkich imigrantów, prawda, którzy wchodzą w ten system konsumpcyjny Europy Zachodniej. To jest problem. Więc to jest na pewno jest, to większe spożycie cukru jest na pewno tutaj takim czynnikiem najważniejszym, ale on też zwiększa ryzyko nowotworów złośliwych, dlatego że insulina jest czynnikiem, który zwiększa, jak Państwo wiecie, jeżeli są uśpione komórki rakowe, zwiększa tendencję do ich rozwoju. Jeżeli na przykład ktoś jest po operacji raka i nie odstawia cukru, to wiadomo, że te skoki insuliny są też pobudzające do tego. Już następni wykładowcy chyba są, tak? Bo tak ciągnę i ciągnę. Jeszcze mam trochę czasu? Bo ja szybciutko mogę. No, oczywiście mamy typ pierwszy z cukrzycy, jak gwoli przypomnienia, genialny wynalazek, rekombinacja DNA firmy Eli Lilly Company. Optymalne poziomy cukru, tutaj macie Państwo dwa rodzaje insulin. To jest typ pierwszy leczenia. Mamy schemat drugi, metformina, która hamuje glikogenezę i pobudza wrażliwość na własną insulinę. Metformina ma jeszcze jedno działanie, które zostało niedawno odkryte, genialne. Mianowicie ona zwiększa regenerację, czyli jest to jeden z jedynych leków, który działa odmładzająco. Osoby, które biorą metforminę, starzeją się wolniej. To jest jeden z nowych, bo zawsze z Wielkanocnych Wysp sprowadzano ten lek, który przedłuża młodość, już nie zapomniałem tej nazwy. Teraz się okazuje, że metformina ma również własności przedłużające, zwiększające regenerację tkanek. Czyli kobiety, które biorą metforminę, teoretycznie mają mniejsze zmarszczki, prawda, i tak dalej. Teoria. Teoria. Teraz ta medycyna kosmetyczna jest bardzo ważna. Oczywiście w jamie ustnej cukrzycę Państwo wiecie, że wywołuje szereg bardzo trudnych do opanowania rzeczy. No i jeżeli chodzi o interwencję stomatologiczną, na co zwrócić uwagę pod względem internistycznym? Największy, no wiadomo, że pacjent, który ma mniej jak 70, więcej jak 200 mg procent, powinien być odsunięty od tej interwencji. Poza tym, jeżeli jest stan zapalny, to wykonać posiew, dać antybiotyk, też od interwencji odstąpić. Zabieg najlepiej robić rano, po śniadaniu i lekach. Unikać głębokiej sedacji, dlatego że to może nam się mylić ze stanami niedocukrzeniowymi, które są bardzo ważnym powikłaniem. No, pytania. Jak często kontroluje pan cukrzycę? Po co takie pytanie zadajemy choremu? Dlatego, że facet, który ma, czy kobieta, która ma spadki cukru, to ona zaraz bierze glukometr i sobie bada. Także jak ktoś powie, no ja z 10 razy kontroluję, to nie chodzi o to, że ona jest taka dobra. Nie, ona ma niedocukrzenia i ona to szuka, prawda? Czyli w tych pytaniach my od razu wiemy, kogo mamy na fotelu, czy ktoś nam grozi, czy nie grozi. Oczywiście jak się objawia hipoglikemia, to trzeba spytać u partnera tej osoby. Dobrze, jak osoba z cukrzycą przychodzi z kimś, bo ten ktoś dobrze wie, jak ta osoba ma hipoglikemię, jak to wygląda. Ta osoba nam tego często nie powie. No oczywiście prośba o przyniesienie glukometru, czy umie go obsługiwać, bo kwestia spadku cukru po zabiegu, pacjent sobie wychodzi z gabinetu i tak dalej, czy on w ogóle sobie umie skontrolować cukier. Czyli nasze spotkanie z pacjentem musi mieć charakter nie tylko informacyjny, ale edukacyjny. Jaka jest różnica między informacyjnym i edukacyjnym? Informacyjny na to, co i tak mówimy. I nas to nie obchodzi, co się z tym dzieje. Edukacyjny to my zmieniamy system jego myślenia, jego zachowania i system jego wartości. I to jest rola lekarza. Lekarz przede wszystkim nie jest informatorem, od tego jest telewizja, jest edukatorem. Musi zmienić sposób nastawienia pacjenta do siebie, do swojej choroby. Oczywiście sprawdzanie, czy osoba jest świadoma konieczności jedzenia, testowanie poziomu cukrów i tak dalej. Czyli te wszystkie sprawy mają swoje racjonalne uzasadnienie. Każde nasze pytanie do pacjenta musi mieć racjonalne uzasadnienie, prawda? Poproszenie go o regularność, czyli to już jest edukacja. To nie tylko jest prośba, to jest kwestia zmiany jego zachowania. Może sobie w ogóle nie mierzył tego cukru. Państwo też wchodzicie jak gdyby w leczenie cukrzycy przy takiej małej ilości lekarzy takimi prostymi pytaniami. Oczywiście, czy ma insulinę i czy ma banana przy sobie, czy ma jakiś długodziałający cukier, bo może wyjść z gabinetu i może mu spaść cukier. Długodziałające, po szybkim spadku dobrze jest podać potem długodziałający środek. Ja już powinienem skończyć, tak? Bo ja tutaj jeszcze nie. Oczywiście prośba o przyniesienie glukometru jest bardzo ważne. No i to, co powiedziałem, przy sedacji często objawy hipoglikemii i sedacji są bardzo zbliżone. Trzeba bardzo tutaj uważać na te historie. Badanie po znieczuleniu, czy pan sobie może sam sprawdzić poziom cukru. No wiadomo, że w tej chwili są takie metody, że nie trzeba się nakłuwać. Są już takie glukometry, prawda, dotykowe, że można to zrobić.
No i tu jest kwestia bardzo ważna, żeby ta osoba, która towarzyszy, dobrze jest, jak osoba chora na cukrzycę z kimś przyjdzie, no to jest w ogóle wskazane, dlatego że tak na dobrą sprawę po wyjściu z gabinetu to już nie my, to ta osoba towarzysząca przejmuje odpowiedzialność, trzeba jej to uświadomić, prawda? Mój kolega psychiatra, jak wyszedł od niego chory psychicznie i się powiesił naprzeciwko, to dostał 2 lata więzienia, jeszcze w zawieszeniu. Prawda? Teraz nie wiadomo, jak to będzie. Nieumyślne spowodowanie śmierci to będzie w zawieszeniu, czy już bez zawieszenia. Teraz jest sądy. W każdym bądź razie, no, hipoglikemia to jest też kolejna sprawa, która jest niebezpieczna. Lekka, poty, drżenie, zaburzenia widzenia, trudności w koncentracji, zmęczenie, głód. Średnia, zaburzenia zachowania, spontaniczny śmiech. Pacjent zaczyna nagle dowcipkować, szczególnie jak widzi młodą, elegancką panią stomatolog, mężczyzna, a kobieta odwrotnie i tak dalej. No i oczywiście duża to jest utrata przytomności. No mamy te metody, są tutaj były też wykłady, jak postępować, to Państwo macie to na pewno też. Wiadomo, że my jesteśmy w stanie hipoglikemię załatwić 15 minut. 15 minut już powinien pacjent po zastosowaniu procedury wyjść z hipoglikemii, ale powinien być godzinę co najmniej obserwowany. Potem i wziąć też węglowodany długo działające, prawda? Mówię o tym bananie słynnym, to jest taki najbardziej dostępny. Duża podanie glukozy dożylnie lub glukagonu domięśniowo, moda na glukagon. Proszę Państwa, po zabiegu dieta płynna, konsultacja planu diety z rodzinnym lekarzem. Ja teraz jestem rodzinnym lekarzem, proszę ze mną konsultować plan diety u pacjenta po usunięciu zęba z cukrzycą, jak mu zmienić dietę, żeby zachować bilans. Mówię, jak powinno być, prawda? Jak zachować bilans wszystkich składników. Dobrze byłby dietetyk jeszcze przy tym, czyli wielodyscyplinarne podejście do pacjenta. Koncentracja, pacjentocentryczna medycyna, a nie procedurocentryczna. Pacjentocentryczna. Procedura centryczna jest dobra, ale w momencie, jak mamy kontakt z sądem, prawda? Natomiast pacjentocentryczna. Lęk przed przepisami nie powinien być większy jak chęć pomocy choremu. To jest ten balans wewnętrzny w sercu pana doktora. Lęk przed przepisami nie powinien być większy jak chęć pomocy choremu. Proszę Państwa, stan zdrowia. Mówiłem na początku, już kończę. Proszę zobaczyć, jaki jest stan zdrowia. Stomatologia odgrywa bardzo dużą rolę. Proszę Państwa, to jest bardzo piękna taka opis, ile jest osób zdrowych i bardzo zdrowych po 65 roku życia w różnych państwach. Zdrowych, bardzo zdrowych osób po 65, kobiet jest 89% w Nowej Zelandii, w Polsce to są te wskaźniki. Proszę zobaczyć, jak jesteśmy daleko jeszcze za krajami, gdzie jest medycyna prewencyjna, a nie interwencyjna. U nas przychodzi się do lekarza, do stomatologa, jak coś boli, prawda? Tam oni już są tak wyedukowani, ludzie są tak wyedukowani, że doskonale uruchamiają własne zdolności zdrowotwórcze przez ruch, przez gimnastykę i tak dalej. Naturalny proces, ta platońska definicja. Mamy w sobie zdolność zdrowienia, trzeba ją tylko aktualizować. A największym takim źródłem zdolności zdrowienia wewnętrznych jest zdolność kochania i bycia kochanym. Tak? Proszę Państwa, i cóż, jeszcze na końcu króciutkie wnioski. Tu cały czas te wnioski Państwu podpowiadam. Już nawet jest czasopismo piękne na ten temat. Journal Multidisciplinary Healthcare. Chodzi o to, że powinny być w ogóle szkolenia. No my jesteśmy akurat z różnych specjalizacji. Już coś się zaczyna, ale szkolenia nie tylko nas, pacjentów, mówię o starszych osobach, ludźmi, którzy się opiekują pacjentami, żeby opracowywać wspólny język, jak rozmawiać ze sobą, żeby koncentrować się na dobru tego pacjenta. Nie tylko na prawdzie pana Cochrane'a i evidence-based medicine, ale na dobru konkretnego pacjenta. Ja myślę, że jeżeli się teraz wszyscy uśmiechniemy, tak jak mówią Hindusi, to ściągniemy tym uśmiechem uśmiechy całego świata. Proszę bardzo. O. Już wszystkie uśmiechy tu idą. To jest antena. Dziękuję bardzo.